Dzień dobry, firma Peletto.pl prezentuje uniwersalny rozdrabniacz z serii RD1000 z przeznaczeniem do siana i słomy. Unikalna konstrukcja urządzenia umożliwia rozdrabnianie słomy i siana w małych kostkach. Rozdrabniacz RD1000 świetnie poradzi sobie także z rozdrobnieniem trzciny, wiórów, łusek i liści. Rozdrabniacz ten z pewnością stanie się dla Państwa niezastąpionym pomocnikiem w przygotowaniu surowców do przygotowania granulatu paszowego, brykietu lub peletu opałowego, mieszanek paszowych, a także ściółki dla zwierząt w gospodarstwie. Jedynym wymaganiem, jakie muszą spełnić surowce, jest niski poziom wilgotności i pozbawienie ich kamieni, folii i sznurków. Wydajność rozdrabniacza sięga 1 tony na godzinę w zależności od rodzaju i frakcji rozdrabnianego materiału. Zasada działania urządzenia opiera się na dwustopniowym ścinaniu surowca dzięki obracającemu się z dużą prędkością rotorowi. Konstrukcja rotora składa się z noży tnących w górnej i dolnej części. Górne noże dokonują wstępnego mielenia, a dolne doprowadzają frakcję surowca do rozmiarów, które pozwalają rozdrobnionym cząstkom wydostać się poza siatkę, która nadaje im pożądaną wielkość. Rozdrobniony materiał jest wyrzucany z maszyny i dalej transportowany spiralną, elastyczną rurą zakończoną cyklonem, który kieruje gotowy materiał do podajnika, mieszalnika lub innego urządzenia. Rozdrabniacz RD1000 wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 18 kW. Noże i siatki wykonane są ze stali stopowej, a elementy korpusu ze stali konstrukcyjnej. Rozdrabniacz można zarówno podłączyć do kompletnej linii produkcyjnej, jak i używać samodzielnie. Jeśli masz dodatkowe pytania, nasi specjaliści są pod telefonami do Twojej dyspozycji. Zapewniamy bezpłatną możliwość przetestowania Twojego surowca na naszej maszynie, dlatego zadzwoń, umów się i przekonaj na własne oczy.